Na festiwal Bezsenność zdecydowałyśmy się przygotować repertuar, który jest z nami już od wielu lat, z którym jesteśmy bardzo zżyte i w którym bardzo łatwo nam pokazać wszystkie kolory emocji, które nasz kwartet stara się przekazać publiczności. Program jest bardzo zróżnicowany. Kwartet Feliksa Mendelssohna, kwartet Aleksandra Tansmana oraz Szymona Laksa. Każdy w zupełnie innym nastroju i kolorycie. Mendelssohn romantyczny, burzliwy, troszkę jak rozmowa kochanków. Tansman bardzo motoryczny, oscylujący w stronę harmonii około jazzowej. I Szymon Laks witalny, z cytatami polskich pieśni ludowych. Także bardzo szerokie spektrum i możliwość bardzo wielu rzeczy do pokazania. Wybierając repertuar, który potem wykonujemy, prezentujemy publiczności na koncertach, czy nagrywamy na płytach, przede wszystkim kierujemy się tym, żeby spełniać nasze marzenia repertuarowe. To jest, myślę, zawsze klucz, zawsze staramy się grać przede wszystkim to, co chcemy grać. Oczywiście, że często komponowanie programu, koncertu to jest proces złożony, który wymaga takiego bardzo logicznego dobrania tychże utworów. Nie inaczej było podczas koncertu w ramach festiwalu Bezsenność. Tworzyć kwartet żeński jest tak samo jak tworzyć kwartet męski. Nie wiem, czy tutaj ta płeć ma jakieś kluczowe znaczenie. Każda jest indywidualnością, zawsze trzeba iść na jakieś kompromisy, natomiast wydaje mi się, że akurat w naszym zestawieniu, wynikającym głównie z tego, jakimi osobowościami jesteśmy, każda z nas ma pełne prawo głosu. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z płcią. A mi się wydaje, że jednak troszkę... Ach, widzisz. Na przykład patrząc na naszą sytuację życiową, każda z nas jest mamą. I myślę, że to, że właśnie jesteśmy czterema kobietami w podobnej sytuacji, pomaga nam zrozumieć siebie nawzajem i zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. Kwartet nie jest instytucją, to jest nasza inicjatywa i nasza chęć działania, więc każda z nas musi jakieś kompromisy też czasowe podjąć i myślę, że to jest taka pierwsza rzecz. A oczywiście pełno kompromisów dotyczy też i interpretacji muzyki. Ale zazwyczaj w końcu dochodzimy do jakiejś wspólnej wersji. Także to chyba jak w każdej relacji. Myślimy, cel mamy jeden, ale drogi czasem bywają różne, czasem trzeba gdzieś się skonfrontować ze sobą nawzajem. Ale myślę, że ta relacja jest wciąż po tylu latach, po 10 już latach, bardzo zdrowa i dająca nam dużo spełnienia.